Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Snapcraft, edycja zimowa. Tak jak coś wspominałem w poprzednim odcinku, dzisiaj zrobimy sobie farmę expa. Tutaj jest niedaleko naszej przyszłej bazy spawner pająków i chciałbym coś z tego wykombinować. Czy nam się uda? Zobaczymy. Powiem wam szczerze, że jeszcze nigdy w życiu nie robiłem farmy pająków zwykłych, oczywiście tak zwanych cave spiderów, czyli pająków jaskiniowych, tych co są spawnery w kopalniach opuszczonych. Robiłem wielokrotnie, ale takich naprawdę sobie nie przypominam. Problem w tym, że one są większe. Cave spidery, no pajączki jaskiniowe, tak będę ich nazywał je. Są malutkie, one są na jedną kratce się mieszczą. Te niestety są troszeczkę większe, więc mają problem może z nimi być, ale mam nadzieję, że sobie poradzę. Tutaj w jaskini znalazłem ten spawner. Po koordynatach widziałem, że naprawdę są bardzo blisko mojej bazy. Ten spawner jakieś może max 100 kratek. Więc sobie w przyszłości kiedyś tutaj doprowadzimy jakąś kolejkę. Tak jak się kiedyś robiło kolejkami ten do jazdy. No chciałbym zrobić małą stację pod moim domkiem, moją bazą i sobie dojeżdżać. Te pochodnie nie wystarczyły? Shit. Beka. Co tutaj mamy w ogóle? O, jakieś pierdoły. Mam też ze sobą właśnie pumpkin seeds, czyli nasiona dyni. Gdyż chciałbym jeszcze zrobić zaraz tu farmę dyni. Wow. Patrzcie jaka dziura. Farmę dyni, żeby... Bo chciałbym oświetlać sobie moją bazę tych jacków latarem, tak zwanymi. Dobra, to sobie zrobimy póki co takie prowizoryczne przejście. Zobaczymy, gdzie się wykopię. Sam jestem ciekaw dokładnie, gdzie to jest. Po koordynatach to wiecie, czasem nie za łatwo jest stwierdzić to. W którym kierunek i tak dalej. A, już jesteśmy na miejscu. Uwaga! Ej, no zobaczcie, tu jest moja norka, a te drzewka mogą się w drugą stronę wykopać, wiecie? I chyba się pójdę, zakopię. Dobra, walić tutaj tak plu, zrobimy byle jak. Dobra, nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. O, i tu będzie idealne wejście, wyjście właściwie. Oczywiście tymczasowe, bo później zrobię kolejeczkę, która tu bezpośrednio mi ładnie przyjedzie. Ale wolno się kopie, jak co ja tutaj mam? Efficiency 3 pewnie dlatego. Przyzwyczajony do piąteczki. A tutaj jeszcze piąteczki nie mam. I jeszcze to jest słowo klucz. No dirt się bardzo szybko kopie. O, i ślicznie. I tutaj od iglo mamy takie przejście. No zobaczcie, naprawdę bardzo kurna blisko. Super. Ale jeszcze zanim tam zaczniemy robić, chciałbym zrobić tutaj tą małą farmę dyni. Odłożę to, co mam przy sobie. To odłożę tu. To niech będzie tutaj. Żarełka biorę też ze sobą troszeczkę. To mi się myślę, że nie przyda. Przyda mi się wiaderko z pewnością. No jednak motyka się przyda teraz. W ogóle wiaderko nie jest mi potrzebne, bo ja tutaj mam silk touch z poprzedniego odcinka. I przecież ja sobie lód mogę wydobywać. I tak wodę będę pozyskiwał. Hehe. Epic. Naprawdę prędkość jest zabójcza i to dosłownie. Jestem ciekaw, czy tu się załata, czy będzie takie. No łata się. No tutaj już nie. Ale i tak ładnie. Myślę, że coś z lodem pokombinujemy. Może jakąś małą budowlę zrobię z lodu. No pomysłów mam wiele. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wszystko zależy od tego, czy będziecie to oglądać, czy nie. Czy będę kontynuował. Póki co to nadal jest takie eksperymentalne, że tak to nazwę. Jeżeli nie będzie to oglądane, to po prostu zaprzestanę i zrobię chwilę sobie przerwę od Snapcraft i wrócimy do naszej bazy. Ale z tego, jak na razie są wyświetlenia, to jestem cholera zadowolony. Nie powiem, że nie. Dobra, teraz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 raz. 2, 3, to jest 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I zrobimy coś takiego. Nie jest to najefektywniejszy sposób, więc jak już mam tutaj nieskończone źródełko, zaraz to oświetlimy, żeby nam tu nie zamarzało. Super. No. I zrobimy tak jakoś. Póki co poświetlam tutaj. Dobra, niech będzie tak. Dobra. Tu jest gitara. I teraz lecimy. Fakt, to jest jeszcze śnieg. No to jest trochę beznadziejne, że trzeba to tak robić. W ogóle mam nadzieję, że dynie urosną na śniegu w razie co. Wow. Ach, nie to chciałem. Ale dobrze, jest gites. Kurde, dzisiejszy odcinek może być troszeczkę długi. Ale zobaczyłem. No dobra, to już końcóweczka jest. Taka prawie końcóweczka. No. No i mamy. I teraz tylko posadzę nasionka. Takie pytanie mam, czy ten lód zamarza, czy po prostu zamarzł i jeszcze nie zdążył się roztopić? Czekajcie, muszę to zaobserwować, czy się pojawia, czy nie. Pojawia się! On nie powinien się pojawiać. Noż. Holender. To mi się nie podoba. Pochodnia akurat starczyło. No dobra, to powinno już rosnąć sobie samo. Pójdę się jeszcze przekimam i lecimy robić tę farmę. O, krówsko tutaj co stoi. Już nie. Hehe. Zdobyłem niedawno te Achievement Enchanter. Taki motherfucker. Dobra. Myślę, że nie będę was tutaj jakoś specjalnie zanudzał. Wezmę coś tak dla ozdoby, bo od razu myślę, że postaram się coś tam fajnego wykombinować z ozdobami. Tak więc okej. Myślę, że wam to przyspieszę. Gdyż wydaje mi się, że nie ma sensu, abyście słuchali mnie, jak to buduję. Ładnie wam to puszczę tutaj w formie timelapsa i usłyszymy się już, jak to skończę. Miłego oglądania, nie przesuwajcie, będzie, mam nadzieję, efektownie. Tak więc wracamy i tak się prezentuje centrum, te mniej centralne naszej bazy. Tutaj mamy takie mini okienko, z którego lecą moby. Tam u góry jest mob grinder. Pokażę wam, jak to się prezentuje. Tutaj jest zejście. Tak się ono prezentuje. No dosyć proste. Ale wydaje mi się, że ładne. I tutaj to jeszcze będzie do przerobienia. To jest naprawdę bardzo tymczasowe. Nie wiem czemu, ale te pajączki, które tutaj są, one się zabijają. Nie wiem, z czego to wynika, ale jeżeli już dojdzie do takiej pewnej liczby, czyli w tym przypadku no 54, coś takiego się trzyma, czasem było 60, 65, zaczynają się zabijać. Nie wiem czemu, będę musiał troszeczkę tutaj nad tym popracować, ale póki co, no sobie nie mówić, działać działa. Ekspleci, nitki są, więc sweet. Tylko że jedyny minus tej farmy jest to, że jak stoi tutaj, to ona nie działa. Muszę iść tam przy tym okienku sobie postać. Okej, zaraz wszystkich powybijamy. Wow. Zresztą one mają mało HP, że mogę takie napierdzielać nawet i będą ginąć. Przynajmniej powinny. Większość ginie. I super. No jeszcze ty. I mamy 1,5 staka nici, nieźle. Oczywiście z lootingiem. Tak więc tu mamy to okienko, tam mamy spawner i tutaj się pewnie zapytacie, dlaczego nie zrobiłem wejścia. W to wejście idzie mi w zupełnie stronę, moja baza jest tam, czyli z tego wejścia będę zrezygnował. Dopiero zrobię tutaj taki fajny dojazd, kiedy skończymy nasz domek, a pod nim stację metra. Wtedy sobie tutaj linię metra doprowadzę i nie będę korzystał z tego. Póki co no, jestem zmuszony z tego korzystać, ale nie będę tego robił, bo nie, brzydko to... Znaczy, brzydko teraz to wygląda, ale... Nie ma co tutaj się niepotrzebnie robić, skoro i tak z tego nie będę niedługo korzystał. Tak więc no widzicie, gdyby poszłem w tamtą stronę, to oczywiście mógłbym zrobić takie fajne zejście. Ale z tamtej strony niby mógłbym. I teraz wpadłem na fajny pomysł, cholera. Niby mógłbym, zrobiłbym tak samo, cholera. Czekajcie, spróbuję wam to zaprezentować. Tak jak... Dobra, zejdę i wam to pokażę. To mogłoby się udać nawet. Mogło, ale by nie musiało. Dobra, nasza baza XP Farma jest tutaj. I jeżeli bym zrobił wejście do góry stąd, z dwóch stron, potem to by się łączyło w jedno, tak samo jak mam tutaj. Takie by były wejścia z tej strony i z tamtej, tak jak stąd. I stąd, i one by się włączyły w jedno, tylko że wtedy by szły w górę. Czyli tak, tu by szło w górę, by szło tak, łączyłoby się do jednego i szło tam, to bym gdzieś może się na terenie naszej bazy zrobił do tego wyjście. Kurde, teraz widzicie na odcinku, na jakie fajne pomysły można wpaść? Goddammit! A tu by się styknęło jakiś magazyn na te nitki i oczka. Kurde, dobry pomysł, Chyba to będzie, ups, cel na nasz następny odcinek. I do następnego odcinka postaram się jakiś fajny system tutaj zrobić do zabijania tych pajączków. Coś bardzo sensownego. Teraz jest taki Lepton trochę. Taki bardzo Lepton. Ale działa. A to jest najważniejsze. Tak więc chyba w następnym odcinku nie zajmiemy się tym, czym miałem się zająć. Zajmiemy się tym wyjściem. Tak, to będzie cel na następny odcinek i na ten tydzień będzie tyle, czyli w tym tygodniu głównie zajęliśmy się enchantami, znaczy zajmiemy, bo jeszcze jest następny odcinek i tym wejściem. Postaram się naprawdę jakieś epickie tu zrobić wyjście. Kurde, jestem ciekaw, kurde, gdzie by to wyszło. Żeby ominąć tą tubę, o w ogóle mógłbym ją tutaj oszklić też, kurde, ale fajne pomysły wpadną na odcinku. Wow. Oszklić i jak skończyłoby się oszklenie, to by się łączyło do jednego tunelu. Czyli tak jak tu się łączy do jednego i wtedy by szło w górę. Kurde, tylko jestem ciekaw, gdzie by mi to wyszło. Ale dobra, to ja sobie sprawdzę już to chyba poza odcinkiem. Tak więc to byłoby na dziś na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Taka XP farma pajączków. Naprawdę, niby tylko skorzystałem tutaj z samych stone bricków, ale no nie powiecie, że prezentuje się to źle. To mi się spodoba, że wszędzie użyłem tego sposobu oświetlania. O, tu to fajnie mi się podoba. Tak sobie wpadłem, jakby tu mógł zrobić i zrobiłem taki. Kurde, wyszło dobrze. Dobrze, to byłoby na dziś na tyle. Dzięki za obejrzenie, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, w piątek odcinek, jak dobijecie 150 łapek, wtedy będzie w piątek odcinek, a jak nie dobijecie, nie będę was oszukiwał, też będzie, ale będę niezadowolony. Tak więc bym się cieszył, jakby mi się udało to dobić, ale to nie jest żadne żebranie, tylko to jest prośba. Nawet deal to nie jest. Po prostu jeżeli byście byli tacy mili, to pomóżcie dobić te 100 tysięcy łapek ogólnie pod moimi wszystkimi filmami. Dam radę w końcu, ale im wcześniej, tym lepiej. Dobra, dzięki, do usłyszenia, trzymajcie się, siemanko i cześć!